Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, mamy dzisiaj 31 dzień stycznia, to jest ostatni dzień stycznia, kończymy pierwszy miesiąc tego nowego roku. Jest dzisiaj Dzień Iluzjonistów, i Dzień Zebry. Zebry to są w ogóle fajne zwierzęta, jak jestem czasem w zoo, albo byłem kilka razy na tym takim, wiecie, safari w Afryce, może widzieliście we vlogach, tam widzieliśmy takie zebry, wiecie, takie wolno żyjące, wolno stojące, wolno się pasące. Kurczę, one naprawdę piękne są, bardzo piękne i w tych stadach, te małe z dużymi po prostu prześlicznie wyglądają, przeurocze zwierzęta. Więc mamy dzisiaj święto zebry. Kochani, robimy kolejny odcinek. Nie róbcie dzisiaj żadnej iluzji, w sensie takiej, która by wasze życie wprowadzała w jakąś nieprawdę. Zróbmy coś dobrego, a w tym nam pomoże dzisiaj pewien święty, no bo wtorek. Czołóweczka i jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, jak już mówiłem, dzisiaj nam będzie towarzyszył pewien święty, który był złotousty, czyli już się, mam nadzieję, domyślacie, że chodzi o świętego Jana Chryzostoma. Bardzo piękne zdanie jego, bardzo proste, bardzo oczywiste, ale chyba proste i oczywiste rzeczy trzeba sobie często przypominać. Posłuchajcie, tak mówi święty Jan Chryzostom. Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. To jest bardzo proste zdanie z bardzo prostym porównaniem, ale myślę, że bardzo piękne. Modlitwa dla duszy człowieka, czyli przebywanie z Bogiem, jest jak woda dla ryby. Kochani, czy może ryba poza wodą żyć? Uwaga, przez chwilę może. To nie jest tak, że jak wyciągniesz rybę na sekundę z wody, to ona oczywiście od razu zejdzie. Nie, no, trochę czasu potrzeba. Ryba trochę jest w stanie przeżyć, chociaż jest jej bardzo ciężko i bardzo źle się z tym czuje, ale jest w stanie trochę przeżyć bez wody. Natomiast jeżeli na dłuższy czas pozbawisz ją wody, no to ryba zdechnie, no i to nie ma bata. Oczywiście można pewnie poszukać jakichś takich specjalnych gatunków ryb, które są w stanie żyć tu i tu, no ale to są oczywiście wyjątki. Kochani, to jest bardzo piękne porównanie. Czy jak się przestaniemy modlić, to od razu zginiemy? No nie. Czy jak przestaniemy być z Panem Bogiem, to od razu, nie wiem, wszystkie siły życiowe z nas odejdą i w ogóle nie będzie w nas nic zdolnego do tego, żeby żyć pięknie i dobrze i szczęśliwie i radośnie? No oczywiście, że nie. Ale jeżeli przez dłuższy czas pozwolisz na to, żeby nie było w tobie, w twoim sercu kontaktu z Panem Bogiem, żebyś nie oddychał tym naturalnym środowiskiem, a modlitwa jest twoim naturalnym środowiskiem oddychania, no to zwyczajnie po prostu zejdziesz w końcu. I jasne, że to nie działa na takiej samej zasadzie jak u ryb, bo to by oznaczało, że wystarczy kilka minut i już jest po nas, nie? Tylko, że można by sobie chyba to przełożyć, tak jak są te, wiecie, lata psie, nie? Że tam jeden rok psi to jest tam 7 lat ludzkich. To ciekawy jestem, jakie są lata rybie. W sensie trzeba by oczywiście pewnie policzyć, ile różne ryby żyją. I wtedy sobie na przykład pomnożyć, ile taka ryba może wytrzymać bez wody i wtedy ile my możemy wytrzymać bez modlitwy. Kochani, u mnie to jest w ogóle sprawa bardzo prosta. Ja jak się przestaję modlić, jak przestaję o to dbać, jakby nie jestem wierny, nie? Ja naprawdę od razu tracę siły życiowe. Ja na przykład widzę, że są pewne rzeczy, mam różne, nie wiem, swoje na przykład wady charakteru, nie? Jak tylko się modlę, to jestem w stanie nad tymi wadami panować, jakby, nie wiem, i potrafię się na cierpliwość zdobyć, i na delikatność, i w ogóle na czułość i tak dalej. Kiedy nie mam modlitwy, wyłażą ze mnie natychmiast w ogóle wszystkie te trudności z tymi rzeczami, bo nie mam jakby, nie mam paliwa, nie mam życia, nie mam się czym karmić, to się nie ma czym napełnić. Kochani, jeżeli się odcinacie od modlitwy, jeżeli się odcinacie od bycia z Panem Bogiem, to po prostu zabraknie wam powietrza w pewnym momencie. I tak, oczywiście, że Bóg nas kocha i Bóg nas próbuje jak najdłużej utrzymać przy życiu, nawet kiedy z Nim nie jesteśmy. I oczywiście to nie jest tak, że tylko my możemy coś zrobić. Na szczęście On też robi różne rzeczy, ale On jednak nie może zrobić wszystkiego, bo nie może tego zrobić bez nas. I chciałby nam dać dużo więcej, a nie może, bo my tego nie chcemy przyjąć, bo z Nim nie jesteśmy. Jeżeli czujecie, że nie możecie oddychać, że nigdy nie oddychacie pełną piersią w życiu, że ciągle czujecie, Boże, tam moje życie jest takie po prostu na pół gwizdka i ledwo żyję, to kochani, bardzo możliwe, że to jest właśnie stąd, że mało jest tego środowiska do życia, którym jest modlitwa w waszym życiu. Nie bądźcie jak ryba wyrzucona na brzeg, bo zwyczajnie zdechniecie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. Przypomnę Wam, 15 kwietnia widzimy się w Ergo Arena Gdańsk-Sopot na Wielbieniu Błogosławieni. Są jeszcze bilety, bardzo Was zapraszam. Zajrzyjcie do opisu pod filmem, jeżeli tylko chcielibyście z nami się wspólnie spotkać i pomodlić, a będzie naprawdę przeekstra i byłoby super, jakbyście przyjechali. Bardzo Was zapraszam. Kochani, na dzisiaj to tyle. To jest na razie chyba ostatni odcinek taki ciepłowy, bo teraz będę miał różne przeloty i tak dalej, więc pewnie będzie kilka pomieszczeniowych wstawaków, ale mam nadzieję, że znowu po paru dniach przerwy wrócimy do ciepła, tym razem z innego rejonu świata i że będzie zieleń i będzie ciepło i w ogóle będzie super, więc chwilowa przerwa do zimności, a potem wracamy do gorącości. Wiem, że pewnie nikogo z Was to nie interesuje i myślicie sobie, Boże, po co on to mówi, ale ja się po prostu tak strasznie cieszę, że jestem w cieple, wiecie, no. I też cieszcie się ze mną. Jeżeli nie możecie się cieszyć sobą, to się cieszcie ze mną, po prostu. Ściskam Was, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i widzimy się już jutro. Z Bogiem, wszystkiego dobrego. Pa, pa!